Na początku padło słowo, nieopatrzne, niepotrzebne. Słowo, które wpadło w logiczny ciąg myśli, jak piasek w tryby. Pozmieniało znaczenia, odebrało słowom sens. Tomasz był wtedy na lotnisku. Kontrola sprawdzała dokumenty. Nagle twarz kobiety siedzącej za szybą się zmieniła. Dyskretnym ruchem, nierozpoznawalnym dla lajka, wezwała ochronę. Tomasz, miał zbyt wiele do stracenia, odszedł szybkim, stanowczym krokiem. Pal licho dokumenty użyje innych. Z doskonałą zimną rutyną wmieszał się w tłum, nie oglądając się za siebie. Zaczął się przemieszczać szybko i nieprzewidywalnie. Jego napięte zmysły zarejestrowały niepewność i zdziwienie. Ludzie pokazywali palcami ekrany wyświetlające odloty i przyloty. Jakaś dziwna awaria systemu może dlatego dokumenty nie przeszły pomyślał. Minął właśnie ochronę wezwaną przez kobietę z okienka. Standardowa procedura, przeznaczona do wychwytywania drobnych krętaczy, nic, co mogłoby sprawić problemy profesjonaliście takiemu jak on. Dwa tygodnie później. Zaczęło się, kiedy posypały się kalendarze. Dwa tygodnie temu obudziliśmy się nie w ten dzień, co trzeba. Jakież to było zamieszanie, wszystkie giełdy to sparaliżowało. Myślał Tomasz, stukając palcami o blat restauracyjnego stołu. Pański Tatar. zabrzmiał głos dziewczyny. Podniósł zdziwioną twarz, spojrzał na młodą kobietę ubraną w czarno-biały prosty strój. Znowu ten Tatar pomyślał, a powiedział tylko Nie zamawiałem Tatara. To już trzeci raz w ciągu ostatnich tygodni, kiedy dostaję tę przystawkę. Najpierw, jakiś tydzień temu, zamówił kawę. A śmieszny włok z Wilanowa przyniósł mu Tatar. Później w Angelice Kelner, jego stary znajomy, też przyniósł mu Tatar, a przecież wiedział, że Tomasz go nie lubi. Nie zamawiał pan? Odpowiedziała zdziwiona kelnerka, sięgając do notatek. O, faktycznie zamawiał pan kawę bardzo przepraszam, już przynoszę kawę. Kelnerka oddaliła się szybkim krokiem. Co tu się dzieje? Pomyślał i próbował wrócić do przerwanej przed chwilą myśli. To był chyba poniedziałek, znaczy miał być poniedziałek, ale poniedzieli obudziliśmy się we wtorek, to znaczy wszystkie elektroniczne urządzenia wskazywały wtorek. Ileż to teorii później powstawało, co tam się nie stało? Ponoć na całym świecie kalendarze tego dnia jakoś się wykrzaczały. Od tego czasu myślał dalej. A może to już było wcześniej? Nieważne od tego czasu coś się dzieje albo przynajmniej stało się to widoczne. Mam dla ciebie nowego klienta, oznajmił głos bez wyrazu. Tomasz spojrzał na Adama, który właśnie siadał naprzeciw niego. Był dobry w swoim zawodzie, a poza tym zupełnie nijaki. Nieduży, niemały, nie mały, nieprzystojny, niebrzydki, niegłośny, nie cichy. Aż Tomkowi przypomniała się powieść Dika, tam był system do zacierania tożsamości. Pomyślał. Tutaj masz namiary, powiedział krótko Adam, podając mu małą kartkę. Tomasz wziął ją i leniwie schował do kieszeni zgodnie z wyuczonym schematem. Z kim będziemy tym razem współpracować? zapytał. Zapoznasz się z księdzem. Tomek skrzywił się nieznacznie. Nie lubił tego typu klientów, łatwo było z nimi o kłopoty. Czego nie zrobisz, będzie źle. Przyłapiesz, źle nie przyłapiesz, też źle doniesiesz, źle nie doniesiesz, też źle, myślał. W Polsce afery wokół księży wzbudzają wiele emocji. Zawsze się komuś podpadnie, a Tomasz podpadać nie lubił. Problemy ze szkodnikami, powiedział bez wyrazu jego rozmówca. Czyli podejrzane zagraniczne kontakty polityczne, pomyślał. To może być grubsza sprawa. Oto pańska kawa, powiedziała kelnerka, stawiając latę Machiato na stoliku. A dla pana co podać? zapytała, spoglądając na Adama. Tomek zamawiał podwójne espresso, ale już nic nie chciało mu się mówić. W domu, paląc papierosa, przeglądał teczkę. Dzieciństwo gdzieś na prowincji, studia na zachodzie. Swoją drogą co to za wioska pomyślał, przerzucając kartkę. Trzy razy w miesiącu spotkania z panem Gustawem Szwarcem przeczytał z zainteresowaniem. Lubił przeglądać teczki, lubił poznawać swoich klientów. Chyba nawet w ogóle lubił swoich klientów. Nie jeden pewnie by go zabił, gdyby wiedział za czym stoi. Ale on jednak ich lubił i wierzył, że ostatecznie wszystkim się swoją pracą przysługuje. Wierzył, że nawet jeśli jego działania nierzadko ściągały na klientów kłopoty, to jednak w ostatecznym rozrachunku wprowadzały ład i umożliwiały ludziom spokojne życie. Fiu, fiu jeden z bogatszych ludzi w Polsce, kapitał za granicą, kontakty handlowe z Rosją. Przez to wpadł w oko organizacji. Przerzucił znowu kartkę. Zmarszczył brwi. Znowu pierwsza strona. Co za fuszerka? Jeszcze jedna nerwowo odwrócona kartka. Dalej chyba w porządku, ale będzie luka. Ponownie spojrzał na feralną stronę i zamarł. Była zupełnie w porządku. Strona 68. Miał pewność, że przed chwilą jej tam nie było. Odwracał ją przez chwilę we wszystkich kierunkach ale niczego to nie zmieniło. Wszystko pozostawało na swoim miejscu. Gnębiło go tylko dziwne, niejasne poczucie, że od jakiegoś czasu coraz mniej rzeczy jest tak naprawdę na swoim miejscu. Otworzył oczy. W pomieszczeniu było jasno. Wygramolił się z łóżka. Co też się stało? Zasnąłem przy pracy? Rozejrzał się po pokoju. Łóżko było świeże i pościelone. Przetarł oczy i przez chwilę stał zdezorientowany. Przypomniał sobie o teczce. Znalazł ją na stoliku otwartą na stronie 68. Tak przeglądał ją wczoraj. Coś było z nią nie tak. Przypomniał sobie. Dziś wyglądała jednak jak każda inna teczka klienta. Niespodziewane było jednak to, co znalazł tuż obok niej. Pudełko ze środkami nasennymi. Patrzył na niewielkimi oczami: Czyżbym coś wczoraj brał? Nie miałem takiego zamiaru. Niechętnie wybrał się do kościoła. Co robić taka praca? Szedł z rękami w kieszeniach płaszcza. Jesienny poranek był pochmurny, wietrzny, nieciekawy. Nie nastrajał go dobrze. I jeszcze ten kościół. Rozmyślał, rozglądając się za jakąś świątynią. Wszystko wskazywało na to, że dotarł na miejsce. Jednak nigdzie nie mógł dojrzeć kościoła. Dziwne, pomyślał i jeszcze raz sprawdził adres. No niby wszystko się zgadza, mruknął, szukając wzrokiem jakiejś wieży, ale nic nie widać. Przepraszam, czy jest tu jakiś kościół? zaczepił łysego chłopaka, który wyglądał mu na faszystę. Kaplica jest tu zaraz obok mruknął. Chodź pan, to pokażę. Dziękuję, powiedział niepewnie i poszedł za podejrzanym typem. Weszli na jakiś podwórko, Tomek rozglądał się dyskretnie. Jakby mnie rozgryźli i prowadzili w jakiś zaułek. Pomyślał, lekko się uśmiechając, tak bardzo absurdalna wydała mu się ta myśl. Wdepnął przy okazji w jakąś kałużę i zaklął cicho. Chciał przystanąć i obejrzeć but, ale jego przewodnik właśnie zatrzymał się przy drzwiach i złapał za klamkę. Tomasz spojrzał więc uważnie na drzwi. Zwykłe, nieduże prowadziły jakby do jakiejś komórki czy garażu. Okolica była ponura i zaniedbana, ale sam budynek nie wyglądał źle. Ściana była pomalowana, drzwi w miarę nowe, przy nich wisiała jakaś tabliczka. Podszedł bliżej i rzucił okiem, ale nic nie przykuło jego uwagi. Była tylko informacja, że jakaś tam msza o jakiejś porze dziwne miejsce na msze pomyślał i wszedł za łysym przewodnikiem. Znaleźli się w maleńkim pomieszczeniu w środku było ciemno i dość tłoczno. Łysy przewodnik powiedział No, to tu. I przemierzył dość szerokie przejście do trochę większego, jasno oświetlonego wnętrza. To jakaś sekta jest, pomyślał Tomek, rozglądając się po maleńkim pomieszczeniu. Przy ścianach stały regały z książkami, poza tym były jeszcze jakieś medaliki i małe firanki. Ale odlot, pomyślał, gdy zobaczył, do czego te firanki służą. Właśnie jakaś kobieta w średnim wieku zakładała jedną na głowę. Spojrzał na książki, coś o Jezusie, coś o spowiedzi, nic szczególnego. O, tu coś o Żydach. Zrobił krok w stronę upatrzonej pozycji, ale jakaś starsza kobieta nachalnie weszła mu w drogę. Pan chyba pierwszy raz, jeszcze pan na Nowusa chodzi, co? Powiedziała szybko. Tomek nie zrozumiał za bardzo pytania, ale odpowiedział spokojnie. Tak, tak, pierwszy raz. Przyprowadził mnie znajomy. On już od dawna tutaj jest, właśnie wszedł. Kobieta jakby nie słuchała, za to zaczęła rozwijać własną przemowę. Bo wie pan, tego nowusa Tomason napisał: A cudowny medalik to już pan nosi? Nie, a mógłbym? O już już panu daję. Kobieta zakrzątnęła się w małym pomieszczeniu i zaraz wróciła niosąc coś małego w dłoni. Pocałowała to soczyście przed wręczeniem Tomaszowi. Ten zręcznie maskując niesmak spojrzał na mały metalowy przedmiot. Potem schował go do kieszeni marynarki, spojrzał na starszą panią i w jego oczach, wprawny obserwator, dostrzegłby odrobinę ludzkich uczuć, do których by się chyba nawet sam przed sobą nie przyznał. Czy to ten niespodziewany prezent go dotknął, czy może rozjaśniona twarz kobiety to sprawiła, że przez chwilę za bardzo się nie maskował, tylko powiedział szczerze. Dziękuję. Proszę, niech pan go nosi zawsze przy sobie, Matka Boża pana ochroni. Ten ksiądz, który tutaj odprawia mszę, to kto? Nie zna pan księdza Roberta? No niby skąd mam znać, przecież powiedziałem, że pierwszy raz jestem, pomyślał, ale powiedział coś zgoła innego. Słyszałem, że studiował za granicą. To święty ksiądz, tak Mrze pobożnie odprawia powoli i mówi też wyraźnie. Dobrze mówi, ponoć po niemiecku, powiedział. Ważne, że widzisz, nie mówi. Tomka zdziwiła ta riposta. Spojrzał uważniej na kobietę, ale ta złapała go za ramię i ciągnęła w stronę większego pomieszczenia, szepcząc: Oj, już się zaczyna, zaraz się spóźnimy. Zanim weszli do dość szczelnie zapełnionej salki, zadzwonił dzwonek. Przy ołtarzu stał już ksiądz. Tomasz stanął z tyłu pomieszczenia i rozejrzał się dyskretnie. Salka musiała wcześniej być jakimś garażem. Teraz była odnowiona, pomalowana, wisiały obrazy i ładne żyrandole. Ludzi było sporo. Mężczyźni i kobiety stali osobno, rozdzieleni po dwóch stronach salki. Mężczyźni byli w różnym wieku, raczej pospolici, ale od razu rozpoznał też kilku, którzy potrafiliby się bronić. Kobiety miały przeważnie nakryte głowy, co utrudniało ocenę ich wieku, ale też wydawały się w różnym wieku i raczej pospolite. Poczekam na jakieś kazanie czy coś, pomyślał. Na kazaniu też niczego się nie dowiedział takie tam zwykłe kościółkowe dyrdy mały. Wracał z rękami wciśniętymi w kieszenie. Był niezadowolony, wizja lokalna nie przyniosła satysfakcjonujących owoców. Z księdzem nie udało mu się dłużej porozmawiać, gdzieś, jak twierdził, musiał zaraz jechać. Ludzie byli raczej nieufni, z nikim nie zamienił więcej niż kilka słów. Może być trudniej się czegoś dowiedzieć niż przypuszczałem, pomyślał i zamarł. Patrzył w osłupieniu na rowerzystę, który właśnie znikał za rogiem. Rowerzysta jak rowerzysta, tylko że jechał, do tyłu, do tyłu pedałował i przemieszczał się wstecz, normalnie, tylko odwrotnie. Patrzył do przodu, wyglądało to tak, jakby ktoś na filmie go odtworzył w odwrotnym kierunku. Tomek stał jak wryty z szeroko otwartymi oczami i wpatrywał się w pustą uliczkę, w której zniknął rowerzysta. Wiatr wiał, ludzie chodzili za swoimi sprawami. Wszystko wydawało się toczyć normalnym torem, ale dla niego było tych dziwnych rzeczy już za dużo. Po prędkim powrocie do domu usiadł do komputera i zaczął szukać. Wpisywał po kolei dziwne zdarzenia, których był świadkiem w ostatnich dniach i szukał. Przeglądał fora, dyskusje, blogi, vlogi, od treści popularno-naukowych przez brukowce po zupełnie wariackie teorie spiskowe. Znalazł aż za dużo, tysiąc różnych opisów niewiarygodnych zdarzeń, jeszcze więcej ich wyjaśnień. Kosmici, reptylianie, masoni, narkotyki w powietrzu i żywności, wszystkie te teorie miały setki swoich propagatorów, wygłaszających z powagą najbardziej szalone tezy. Nawet nie zauważył, że przesiedział przed ekranem prawie całą noc. Odrzucił głowę do tyłu, zakrył twarz dłońmi, nie mógł już nawet myśleć. Chciał się właśnie podnieść, gdy przyszło powiadomienie. Mail od Krzyśka. Dziwne, nie odzywał się od lat. Pomyślał, otwierając wiadomość. Widziałem twoje poszukiwania, spotkajmy się jutro o dwunastej w Róży. Tomek wchodząc do kawiarni Róża od razu przypomniał sobie znajomy zapach. Często tutaj kiedyś bywał. Kilka razy się tu z Krzyśkiem spotkali. Dojrzał go w kącie sali. Trochę się zmienił przez te lata. Garbił się bardziej, nosił okulary o grubszych szkłach, jego twarz była zmęczona i trochę napięta, ale nie wyglądał na nieszczęśliwego, przynajmniej nie bardziej niż kiedyś. Trudno było powiedzieć, jak on zarabiał pieniądze. Sam nazywał siebie freelancerem, ale co on tam wolno lancerował, tego nikt dokładnie nie wiedział. Dobrze, że jeszcze na niego nie dali mi zlecenia, pomyślał, podchodząc. Siadaj szybko. Nie wiadomo, ile mamy czasu, rzucił Krzysiek na powitanie. Może byś się tak przywitał porządnie ze starym znajomym, odpowiedział Tomek, uśmiechając się. Cieszę się, że cię widzę. Tomka zdziwił jego ton taki szczery, jakby bardzo potrzebował z kimś porozmawiać. Widziałem twoje poszukiwania wczoraj w nocy. Stary draniu, nic ci nie umknie. W końcu mam z kim pogadać. Co wiesz o tym wszystkim? Już mówię. Pierwszym dużym wykrzaczeniem był ten błąd daty przed dwoma tygodniami. Wiesz wtedy, co to wszystkie kalendarze elektroniczne na całym świecie pokazywały wtorek zamiast poniedziałku? Ludzie się głowili, co się stało. Jak to może być, że wszędzie naraz niezależne systemy niepodpięte do sieci pomyliły się dokładnie w ten sam sposób? Tysiąc różnych teorii, nie warto wchodzić w szczegóły. Tomek słuchał z coraz większym zainteresowaniem. No, ale to był dopiero początek, jakby duży błąd w kodzie, który spowodował kolejne mniejsze. Ludzie zaczęli opisywać w internecie coraz dziwniejsze rzeczy, a to czas im gdzieś zniknął, a to nagle znajdowali się w innym miejscu i nie wiedzieli, jak się tam znaleźli i takie tam. No, czytałem, ale w sieci wszystko można znaleźć i już od zawsze takie rzeczy były. Nie takie. Albo raczej to kwestia skali, do tej pory czasem tylko jakiś wariat coś opublikował. Za to od punktu X, tak go nazwałem, ten moment, co to kalendarze wysiadły. Ilość takich relacji zwielokrotnia się z każdym dniem. Zwykli ludzie, co to na co dzień pisali przepisy kulinarne i poradniki, jak naprawiać samochody, mówią, że naprawiają Toyotę, są pod autem, wychodzą spod niej, a tam BMW stoi. Albo że sięgają po kubek, biorą go do ręki. A tam nagle przy ustach się okazuje, że mają papier toaletowy. No, nie brzmi to zbyt poważnie. Może byś nie uwierzył, gdybyś sam tego nie doświadczył, co? powiedział Krzysiek, patrząc uważnie na rozmówcę. W zasadzie tak, masz rację. Mów dalej. Krzysiek wyraźnie się ożywił i wyrzucił z siebie. Jestem programistą i tak to widzę. Nasz świat się wykrzacza. Czyli co? Jest tak, jakby pojawił się błąd w kodzie. System niby działa nadal, ale nagle jedne rzeczy nie wynikają z drugich jak dotąd. Nagle poniedzieli nie musi być poniedziałek. Nagle kubek może się zmienić w papier toaletowy. Czas się odwrócić. Godziny mogą zniknąć. Jak w źle napisanej grze wyskakują jakieś bagi. Gra staje się nieprzewidywalna i nielogiczna. W końcu sypie się całkiem. Tomek myślał intensywnie. Faktycznie diagnoza Krzyśka pasowała do tego, czego doświadczył w ostatnich dniach. Zamówienia się nie zgadzały, najpierw brakowało strony w aktach, a później była nagle się budził, i nie pamiętał kiedy poszedł spać, rowerzysta jechał wstecz. Wszystko to pasowało do takiej wybrakowanej gry, gdzie co chwila wyskakuje jakiś błąd. Gdzie niby jeszcze jedno wynika z drugiego, ale coraz częściej nie wiadomo, co z czego wyniknie. I każda czynność może poskutkować czymś zupełnie nieprzewidywalnym. Matrix się sypie, pomyślał głośno. Krzysiek kiwnął głową i kontynuował. Ale posłuchaj dalej. Próbowałem zebrać opisane przypadki i jakoś je skategoryzować pod względem przedmiotu, podmiotów, skutków itd. I posłuchaj, znalazłem pewną zasadę. Jaką? geograficzną. Te incydenty zdarzają się w pewnych miejscach częściej niż w innych, a są też takie lokalizacje, w których nie odnotowano absolutnie żadnych. Tomek zamrugał, nie było śladu po Krzysztofie. Stał w lesie z koszykiem pełnym grzybów. Wydarzenia toczyły się błyskawicznie, choć to chyba nieodpowiednie słowo, bo czasu nie dało się w tym obłędzie ustalić. Chwilę później Tomek tankował samochód na stacji. Co ja tu robię? Pomyślał, wyciągając pistolet z baku. W tym momencie się zorientował, że zamiast pistoletu trzyma w ręku kota, który przeraźliwe syknął i wbił pazury w jego rękę. Co też pan robi z tym kotem? krzyknęła jakaś grubsza kobieta tankująca samochód obok. Tomek chciał powiedzieć, że nie wie, ale jego myśli nie przelały się swobodnie w słowa. Raczej rozlały się w jakiś niewyraźny bełkot, jakby w zwolnionym tempie. Ktoś go chyba uderzył w tył głowy. Tępy, ból, ale nie w potylicy, a w policzku. Potem poczuł wodę na twarzy. Otworzył oczy. Leżał gdzieś mokry, a nad nim pochylał się Krzysztof. Szukam cię od dwóch dni po tym, jak mi zniknąłeś w kawiarni, powiedział przerażony. Nie ma czasu na wyjaśnienia. Kot sypie się coraz bardziej. Gdzie ja jestem? U siebie w mieszkaniu, nie było cię tu wczoraj, ale nagle się pojawiłeś, coś cię tu ściąga. Głowa mnie strasznie boli. Nie ma czasu, tym zajmiemy się później. Musimy iść w miejsce, gdzie rzeczywistość się jeszcze nie krzaczy. Inaczej nigdy z tej matni nie wyjdziemy. Ostatniego słowa Tomek nie usłyszał do końca. Leżał w kompletnej ciemności. Było cicho. Spróbował się poruszyć, ale nie mógł, był związany. Poczuł drżenie, drżenie torów, na których leżał. Usłyszał przeraźliwy sygnał nadjeżdżającego pociągu, w oczy błysnęło mu potężne światło lokomotywy. Zamknął oczy. Gdy je otworzył, siedział ponownie w kawiarni róża. Miał mokrą twarz. Człowieku, jak ty wyglądasz? Powiedział Adam podchodząc do stolika. Ja, ja źle się czuję, wymamrotał. Jak nowa znajomość? Jako prawdziwy profesjonalista Tomek chciał zdać raport, ale zamiast słów z jego ust wydobył się przeraźliwy chichot. Ludzie patrzyli na niego z niesmakiem i niepokojem, ale on nie potrafił przestać. Adam natomiast, jak gdyby nigdy nic, zamawiał u kelnerki tatar. Ani ona, ani kelnerka nie zwracali uwagi na przerażonego tomka wciąż głośno i histerycznie się śmiejącego. Nagle chichot ucichł. W ogóle wszystkie dźwięki ucichły. Było cicho i ciemno, a Tomek poczuł się tak, jakby spadał. Gdy chciał krzyknąć, usłyszał jak jego słowa formułują się w Poproszę espresso. Nie zamawiałem tatara. Przepraszam, czy tu jest jakiś kościół? Przy ostatnich słowach jakoś odruchowo sięgnął do kieszeni. Ku swojemu zdziwieniu namacał tam metalowy przedmiot. Pamięć wracała, jakby przypominał sobie jakiś sen, albo raczej jakby we śnie próbował sobie przypomnieć Jawę. Tak, dostałem to od tej szalonej kobiety. Wyjął mały przedmiot i obrócił go w palcach. Mały owalny medalik. Patrzył na niego przez chwilę, po czym oderwał wzrok. Otoczenie się zmieniło, stał znowu w kaplicy, w tej samej, w której ostatnio próbował nawiązać kontakt. Wziął głęboki oddech. Poczuł, że myśli biegną w jego głowie jakoś sprawniej. Usłyszał dochodzące z kaplicy słowa. Zasada proporcjonalnej przyczyny, mówiąca, że wszystko musi mieć przyczynę wystarczającą do zaistnienia danej rzeczywistości, to podstawa naszego racjonalnego poznania. Chyba trwał tam jakiś wykład ksiądz kontynuował. Ale co więcej, to nie tylko podstawa poznania to w ogóle podstawa funkcjonowania rzeczywistości. Gdyby ta zasada nie obowiązywała, wszystko mogłoby skutkować wszystkim. Nie tylko nie moglibyśmy wtedy sformułować żadnego naukowego prawa, nie moglibyśmy twierdzić na przykład, że 2 plus 2 jest 4. Gdyby ona nie obowiązywała, za każdym razem wynik równania mógłby być losowy. Nasz świat byłby wtedy jak źle napisany program, w którym nigdy nie można być pewnym, co poskutkuje czym. W tym momencie Tomek poczuł rękę na swoim ramieniu, odwrócił się i ujrzał Krzysztofa. To jedno z tych miejsc? Tak, to jedno z tych miejsc. Tomek zamknął oczy, czuł jak jego myśli znowu układają się w logiczne ciągi. Był bezpieczny. Poczuł się jak trybik w wielkiej maszynie scalonej zasadami logiki. Była murem, który oddziela go od przepaści, wiatrem rozwiewającym ciężką mgłę, cementem spajającym kupę gruzów domostwo. Poczuł się znowu jak dziecko, które wybiega z domu, by odkrywać cały magiczny świat. Czekający tylko na jego pierwotne i logiczne pytanie. Ale dlaczego? Wiele lat później, Tomasz siedział przed domem. W pomarszczonej dłoni trzymał tlącą się fajkę. Pykając ją powoli, obserwował dwójkę swoich wnuków biegających po trawniku. Nagle goniący Adaś chwycił swoją siostrzyczkę za łańcuszek na jej szyi. Łańcuszek się zerwał, Gabrysia się zatrzymała i zaczęła czegoś szukać w trawie. Do dzieci zbliżyła się ich mama, też pochyliła się i szukała razem z dziewczynką. Niedługo potem ruszyły obie w kierunku domu. Dziewczynka popłakiwała cicho. Mijając dziadka, wyrwała się mamie i podbiegła do niego, chwytając go za rękę. Adaś mi zerwał medalik. Naprawimy go, nie martw się. To niespecjalnie, powiedział chłopak nieśmiało podchodząc. Dziadek tylko się uśmiechnął do swoich myśli. Adam tymczasem, jakby już zapominając o całym zajściu, zapytał: Dziadku, a dlaczego teraz słońce zachodzi wcześniej? O, dziecko, nie męcz już dziadka odezwała się mama przez otwarte drzwi prowadzące do kuchni. Chłopak jednak nie odpuszczał i patrzył pytająco na dziadka. Doskonale wiedział, że są pytania, którym ten nie może się oprzeć. Asiu, wiesz, że mu chętnie odpowiem po czym dodał ciszej, uśmiechając się do siebie. Na tym pytaniu zasadza się świat. Chłopak patrzył na dziadka wyczekując, a w jego oczach odbijała się ta świeża i czysta wiara, że świat da się okiełznać naszymi słowami, że można go zrozumieć, że dziadek potrafi go wyjaśnić.